Nikt z nas, przychodząc na świat, nie wie, ile walk, ile grunt przyjdzie mu w życiu stoczyć. Świętej pamięci Grzegorz Skrzecz, którego dzisiaj tak licznie żegnamy, w swoim życiu od najmłodszych lat toczył nie tylko życiowe walki, ale też te ringowe, których nazbierało się blisko 240, a większość z nich zwycięskich. Myślę, że życzyłby sobie, żebym wspomniał dzisiaj jego pierwszego trenera, Mieczysława Kosinowa, którego wraz z bratem Pawłem nazwali dziadkiem. Bo jak sam często powtarzał, to dzięki niemu boks stał się ich życiem. Ale w ringu walczył nie tylko dla siebie. Walczył też dla ojczyzny. Wpisując się swoimi sukcesami w historię polskiego sportu. Jednak dzisiaj świętej pamięci Grzegorz stanął przed swoją najważniejszą walką. Walką o niego. A my, którzy nosimy go w swoich sercach, stajemy w tej świątyni wraz z jego najbliższymi. Chociaż nie znam was wszystkich, to wiem, jak wielu jest dzisiaj wraz z Grzegorzem i z jego bliskimi, z jego rodziną, jeżeli nie ciałem, to na pewno duchem. Bo wy, którzy ze względu na to, co świętej pamięci Grzegorz robił, jakim był człowiekiem, staliście się jego drugą rodziną. Dlatego, że Grzegorz nie był tylko sportowcem, trenerem, komentatorem boksu, aktorem, przedsiębiorcą. Dla niektórych był drugim ojcem, mentorem i największym wsparciem. Dla wielu przyjacielem, dla innych kolegom, a dla jeszcze innych po prostu dobrym człowiekiem. Są więc wśród nas dzisiaj z Grzegorzem, jego bliskimi, jego wychowankowie, pięściarze i pięściarki, którym pomagał zdobywać mistrzowskie tytuły. Są przedstawiciele rodziny olimpijskiej, reprezentanci kadry narodowej Polskiego Związku Bokserskiego Ministerstwa Sportu. Są trenerzy i promotorzy boksu. Są przedstawiciele jego pierwszego klubu Gwardia Warszawa, z którym związany był od młodości jako sportowiec, a później też jako trener. Są z nami jego wychowankowie, że ze szkółki bokserskiej z Grudna, z jego Olympic Fight Club, przyjaciele z rodziny akademickiej, Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie i wychowankowie Legionowskiej Szkoły Boksu. Są też dziennikarze sportowi, ludzie filmu, pracownicy jego firmy, sąsiedzi i kibice. I wielu innych, których nie potrafię tutaj wymienić, a którzy spotkali się ze świętej pamięci Grzegorzem w swoim życiu prywatnym, zawodowym, czy w czasie zawodów sportowych. Dobrego, pięknego.
jednego człowieka, który zawsze służył nam wsparciem i radą. Pamiętam bardzo wiele spotkań ze świętej pamięci Grzegorzem Skrzeczem, takich jak chociażby ten podczas Memoriał Leszka Grzegorza w Kielcach, czy podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Boksu Olimpijskiego, także w Kielcach. Ostatnie, podczas spotkania noworocznego Polskiego Komitetu Olimpijskiego w styczniu tego roku. Ale dla mnie najbardziej żywe wspomnienie świętej pamięci Grzegorza to z Kielc 11 czerwca ubiegłego roku, kiedy przymierzaliśmy się do bicia rekordu Polski w największym treningu bokserskim. Świętej pamięci Grzegorz Skrzecz prowadził pierwszą część tego treningu. Ja nieopatrznie stanęłam w pierwszym rzędzie i dostałam ogromny wycisk. Nie byłam z tego powodu zadowolona, ale nie było dla mnie taryfy ulgowej. Pomyślałam, że to najlepiej pokazuje jego zaangażowanie i inspirowanie innych ludzi do uprawiania sportu, ale także miłość do pięściarstwa. Pokazuje, jakim był pięknym człowiekiem i jakim był znakomitym mentorem. Jak motywował ludzi, motywował sportowców, pięściarzy do dawania z siebie wszystkiego, co najlepsze. I za to chciałam bardzo serdecznie świętej pamięci Grzegorzowi podziękować. Jestem przekonana, wierzę, że nie mówimy żegnaj, mówimy do zobaczenia. Będziemy się za Ciebie, Grzegorz, modlili, będziemy wspierali Cię w Twojej największej, najważniejszej walce. Wierzę, że będzie zwycięska. Dziękujemy Ci bardzo za inspirację, za dobro i za te wszystkie nauki, rady, które od Ciebie otrzymaliśmy. Szanowni Państwo, Pan Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk prosił mnie także o odczytanie jego listu do rodziny świętej pamięci Grzegorza Skrzecza. Warszawa, 24 lutego 2023 roku. Pogrążona w żałobie rodziną, szanowni Państwo, z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci pana Grzegorza Skrzecza. Żegnamy dziś jednego z najlepszych polskich pięściarzy, medalistę Mistrzostw Świata i Europy, uczestnika Igrzysk Olimpijskich, a przede wszystkim wspaniałego, dobrego i pogodnego człowieka. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku Grzegorz Skrzecz należał do ścisłej czołówki europejskiego pięściarstwa walki ciężkiej. Wyróżniały go pracowitość, ogromne serce do walki oraz niezwykła zawziętość, czym imponował przyjaciołom, bliskim, a także sportowym rywalom. Osiągnięcia sportowe świętej pamięci Grzegorza Skrzecza wzbudzają w nas wszystkich podziw. W 1982 roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata, a rok później również brązowy medal Mistrzostw Europy. Reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie, gdzie dotarł do ćwierćfinału kategorii ciężkiej. Był pięciokrotnym mistrzem Polski, dwukrotnie wygrywał prestiżowy międzynarodowy turniej imienia Feliksa Sztama. Za sukcesy w ringu otrzymał resortową brązową odznakę za zasługi dla sportu.
Świętej pamięci Grzegorz Skrzecz chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami pięściarzy. Był wybitnym i cenionym w środowisku trenerem, który wychowywał wielu wspaniałych zawodników, będąc dla nich podporą, mentorem i wzorem do naśladowania. Jego codzienna działalność, opieka i bliskość, jaką otaczał swoich podopiecznych, a także przyjaźń, empatia i wsparcie, jakie dawał, pozostanie w naszej pamięci. Odejście świętej pamięci Grzegorza Skrzecza to niezwykle bolesna i dotkliwa strata dla całego polskiego sportu. W imieniu kierownictwa i pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki składam wyrazy najgłębszego współczucia oraz proszę o pamięć i modlitwę. Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk. Stawał na najwyższym podium mistrzostw Polski w latach 1979, 1982 i 1984. Dwukrotnie zwyciężał również w związanym z Warszawą turnieju imienia Feliksa Sztama. Był ściśle związany ze sportem, ale po zakończeniu kariery zawodniczej. Wielokrotnie brał udział w organizowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa galach mistrzów sportu Warszawy. To tu razem z Andrzejem Supronem potrafił zarażać swoim optymizmem. Idealnie sprawdzał się jako trener. Uczył amatorów i szlifował młode talenty warszawskiego boksu. Był człowiekiem o wielkim sercu. Angażował się w szereg akcji charytatywnych. Miał też bardzo dobre podejście do młodzieży, co było widać w szczególności w sposobie, w jaki potrafił mobilizować i dyscyplinować trenowanych przez siebie młodych zawodników. Patrząc na wpisy wielu osób, które pojawiły się w mediach po śmierci Grzegorza Skrzecza, nie sposób nie odnieść wrażenia, że był człowiekiem radosnym, czerpiącym z życia pełnymi garściami, ale również oddanym przyjacielem i mentorem. I takiego chcielibyśmy go zapamiętać. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. Szanowni Państwo, na wstępie w imieniu własnym przewodniczący Narodowego Polskiego Związku Bokserskiego oraz całego środowiska bokserskiego pragnę złożyć najszczersze kondolencje na ręce rodziny najbliższych zmarłych. Nadal trudno wierzyć w to, co się stało. Żegnamy dziś nie tylko wybitnego sportowca, ale przede wszystkim dobrego człowieka, przyjaciela. Świętej pamięci Grzegorz był niezwykle otwartą osobą, życzliwą, zmienioną i uczciwą. Grzegorz był również świetnym wychowawcą młodzieży i prawdziwą zdolnym naśladowania. Jako zawodnik, trener i osobowość w ogromnym stopniu przyczynił się do promocji dyscypliny i rozwoju dyscypliny tej, którą tak bardzo kochał. Odszedł nagle, zbyt wcześnie i zostawił po sobie ogromną pustkę. Grzegorzu, niespełna rok temu byłeś ważną postacią obchodów ogólnopolskiego boksu olimpijskiego. Podczas kwadransu z mistrzem w towarzystwie Tomasza Danka i Krzysztofa Kozłowskiego urzekłeś wszystkich swoją energią i osobowością. Ustalającym od Polski wspólnym treningu bokserskim dałeś nam wszystkim kość. A podczas wieczornej gali doskonale bawiliśmy się w Twoim towarzystwie. Mocno liczyłem na Twoje wsparcie i obecność również w tym roku, w roku wyjątkowym, podczas obchodów stulecia Polskiego Związku Bokserskiego. Niestety, nie będzie dane nam się znów spotkać. Zapamiętam Cię jako człowieka wyjątkowego, uśmiechniętego i przepełnionego energią. Spoczywaj w pokoju.